Dzień dobry. Witajcie, kochani, w nowym roku 2024. Już do nas, do nas doszedł, dopłynął i jest. Witam 1 stycznia z pierwszą kawą noworoczną. Mam nadzieję, nadzieję, że wszystkie życzenia, jakie sobie składaliśmy, ja, Wam, my, wy mnie, my i wszyscy składaliśmy sobie, kochani. Mam nadzieję, że. Spełnią się, a jak nie, to zainspirują nas, abyśmy podjęli pewne tematy, abyśmy się otworzyli na odwagę i na działanie. Bo posłuchajcie, to, że będziemy myśleć, to jeszcze nic, ale powiem Wam, że spełniło mi się moje takie małe życzenie, nieoczekiwanie. Hmm. Taka, wiecie, zmielona kawa, świeżo zmielona, zalana wrzątkiem, pierwszy raz zagotowanym ze świeżej wody i do tego śmietanki troszeczkę, bez cukru. Opowiadałam Wam, jak co roku otrzymujemy opłatek od Jadzi. <grym> idzie specjalna przesyłka. No i w tym roku na Wigilię, no nie znalazłam, ale przyszła e, e, kartka, e, przyszedł opłatek i już z kartką tośmy się jeszcze podzielili w starym roku. I posłuchajcie, powiedziałam to, prawda, do Was wszystkich. Że no jest gdzieś schowany. I wyobraźcie sobie, że godzinę, godzinę czy półtorej po nagraniu znalazłam. Tak, kochani, znalazłam. Także aby już nie leżał i nie czekał, to jeszcze zamknęłam 2023. Podzieliliśmy się opłatkiem, by z wdzięcznością, tak powiem, go skonsumować. <laughs> Ale opłatek to ma swój smak i to jest co piękne. Kochani, witam dzisiaj Dorotkę z Wrocławia. Dorotka z krainy Ost. No, to cudowna przecież. Dorotka z cudownej krainy Ost. Wrocław, pozdrawia. Witam, Tomasza. Tomasz, dzień dobry, Zieleni Góry. Witam, Wiesie z Łomży. <noise> Wiesiu, bardzo mi miło, że jesteś. Oczywiście, Joasie z Ełku, witam. Joasie Sydnej, także witam. Jasiu, pięknie napisałaś, jak Joasia mówi, że jej pasja, a tam w dalekiej Australii to jest tak. Oddychać tą morską bryzą tego Pacyfiku. I tak sobie pomyślałam, jak ja bym tak stanęła nad tym Pacyfikiem w tej Australii, to bym pomyślała tak, wow, a ta Polska jest tak daleko, tak daleko, a jednocześnie tak blisko, bo jest w moim sercu. I tutaj, bliżej, z zagranicy mogę powiedzieć to samo, że stanęłam dzisiaj na balkonie. Przy wschodzie słońca, który najpierw, posłuchajcie, bo to o ósmej mniej więcej tak ósma parę minut wschodzi to słońce tutaj u nas. Zrobił się taki blady świt przed ósmą, później troszeczkę przeszły, y, przeszły chmury, zasłoniły ten wschód. Tak jakoś się zrobiło trochę ciemno, ale jak widzicie, teraz słoneczko tu przebija. Musiałam zasłonić, bo, mi tutaj, bo mnie tutaj razi. Także świeci, czy jasne, niebieskie niebo? No, nawet, nawet. I sobie pomyślałam, zaczynamy nowy rok. Z pięknym wschodem słońca, bo to słońce to wschodzi w naszym sercu. Życzę oczywiście posłuchajcie wam tego, wam i sobie. <laughs> A dzisiaj jest szczególny odcinek. Dlaczego szczególny? Bo wracam do mojej ulubionej książki. Kochani, no tak, przeglądałam świątecznie. No tak, dzisiaj jeszcze dzień wolny. Jutro do pracy pomyślałam, no podzielę się, podzielę się z wami i doszłam do. Komentarza Małgosi Anculewicz z pytaniem o możliwość posłuchania, bo to był wtedy koncert życień z tej książki na temat łuszczycy. Także kochani, książka jest, oczywiście, ona jest w języku niemieckim, co robimy? Bierzemy telefon, otwieramy ikonkę. Translator o, o, lub IBZ, jeżeli jesteśmy w Niemczech lub w innych tych, no, ale jeżeli mamy obsługę w języku polskim, no to jest moment, jak to jest, tłumacz, po polsku jest tłumacz, klikamy, zobaczcie, tak, także tłumacz, mamy tłumacza, tłumacz, takie G z taką na niebiesko-srebrnym tle, jeżeli nie mamy, możemy sobie wyciągnąć, bo to jest tłumacz, tutaj ten nasz goglowski i posłuchajcie, otwieramy, o i zobaczcie, robię zdjęcie tekstu w książce i z automatu mi tłumaczę. No to, kochani, do dzieła. Temat łuszczycy. No to co, co ja z nim zrobiłam, tu? Aha, bo ja zrobiłam zdjęcie, to już teraz mogę tak sobie przeglądać te zdjęcia. Dotyczy w dziale skóra, dotyczy łuszczycy. Łuszczyca jest spowodowana nadmierną produkcją komórek skóry, co prowadzi do gromadzenia się martwych komórek, zgrubienia skóry i czerwonych, grubych. Lub przypominających łzy zmian pokrytych białawymi łuskami. Na całym świecie na łuszczyce choruje około 2% ludzi. Przez większość czasu jestem nadmiernie wrażliwa i mam silną, niezaspokojoną potrzebę miłości i uczucia, co może mi przypomnieć o innym trudnym okresie w moim życiu. W tym momencie mogłem mieć bardzo silne poczucie porzucenia lub, yy, lub lęk separacyjny w związku z osobą lub rzeczą. Która była dla mnie ważna. W przeciwieństwie do egzemy, która polega na prostym oddzieleniu od osoby lub sytuacji, łuszczyca wymaga podwójnego oddzielenia. To znaczy, najczęściej dotyczy to dwóch różnych osób lub podwójnego oddzielenia się od tej samej osoby. Być może jako dziecko byłem oddzielony od obojga rodziców. Skóra jest dotknięta, ponieważ jako dziecko najbardziej potrzebuje fizycznego kontaktu z rodzicami lub inną bliską mi osobą. Podwójna separacja może dotyczyć matki, rodzeństwa, partnera życiowego, projektu zawodowego, moje dziecko lub yy, ale może to być dowolna inna kombinacja separacji od dwóch osób lub dwóch sytuacji. Na których mi zależy. Być może też czuję się oddzielona od siebie, od własnej tożsamości, albo czuję się zobowiązana do kontaktu z osobami niechcianymi. Oddzielenie nie pozwala mi na ten, kon mi na ten kontakt mojej skóry, zwłaszcza poprzez dotyk z osobami, które kocham. Tak powstaje łuszczyca. Teraz, tak bardzo boję się, przepraszam. Moment, teraz tak bardzo boję się zranienia, że zachowuje pewien dystans między sobą a innymi. Chcę uniknąć utraty twarzy. Łuszczyca to dobry sposób na zabezpieczenie mojego organizmu przed zbyt dużą bliskością fizyczną i kontuzjami. Jak zbroja przylega maksymalnie do ciała i chroni je. Przez to odczu odczuwam wewnętrzny konflikt pomiędzy potrzebą bliskości a strachem przed kontaktem. Co sprawia, że zachowuje dystans. Czuję się niezrozumiany przez innych. Chcę kontrolować to, co dają mi inni. Czuję, że dałem się oszukać, i wmówiłem, że niektórzy ludzie nadużywają swojej władzy, zwłaszcza jeśli mają dużo pieniędzy. Dlatego muszą uwolnić się od pewnych schematów myślenia i zachowań, które narosły, a nie mają już powodu istnieć. Stłumiłam emocje do tego stopnia, że odczuwam ciągły niepokój. Kontroluję swoje życie do momentu, w którym muszę stawić czoła swoim uczuciom. Wtedy właśnie wpadam w panikę. Akceptuję teraz swoją wrażliwość. Uczę się robić rzeczy dla siebie, nie uzależniając się od oczekiwań innych ludzi wobec mnie. I choć łuszczyca prawdopodobnie powstała w wyniku bolesnego wydarzenia lub szoku y, emocjonalnego, to, akce, y, to momencik, y, szoku emocjonal, y, emocjonalnego. Akceptuję, że jest to część mojego naturalnego życia i procesu wzrostu, dzięki czemu staję się silniejsza i bardziej odporna na siebie. Kontroluję każdą moją emocję, uczę się ufać sobie, odważę się otworzyć na innych, aby doświadczać przyjemności kontaktu. Ponieważ mam kontakt z tym, co jest we mnie, strach ustępuje zaufanie, zaufaniu. Sobie i życiu. No, jaki piękny tekst. Jak to można postawić sobie. No, znaczy, to może niekoniecznie samiśmy stworzyli ten mur, tylko powstał ten mur, i nagle teraz trzeba się otworzyć. Trzeba się otworzyć na innych. I a propos, posłuchajcie, kochani, to takie tu zdanie mnie też tak zostało gdzieś zabrzmiało, wybrzmiało gdzieś w mojej głowie, że jako dziecko potrzebujemy dotyku, no, bliskości. Ja powiem tak, jako dziecko potrzebujemy bliskości, jako dorośli też, jako młodzież też potrzebujemy bliskości, wsparcia, zrozumienia, ale czy jako dorośli to nie potrzebujemy? Dalej potrzebujemy bliskości, dalej. I potrzeba ta towarzyszy nam przecież całe życie, no bo nawet posłuchajcie, bliska y, relacja, mam takie słowo, Modne, o tak bym powiedziała, ale chodzi mi o to, że tak, idziesz do bliskiej tobie osoby i z nią rozmawiasz, pijesz z nią kawę. I to też jest to, czego potrzebujemy: takiej rozmowy bycia z osobą, która jest nam życzliwa. Czyli potrzebujemy tej życzliwości. Ja posłuchajcie, wczoraj wpadłam na pomysł, co będę tłumaczyć, jaką się u nas pije kawę lub jaką ja kawę piję, no, bo przecież ten. Jak się śmiałam do gizeli, no te maszyny do kawy są wszędzie, tutaj są też bardzo popularne, bo tu w ogóle, posłuchajcie, w Niemczech jest popularne picie kawy. Herbata, owszem, ale to jest taka herbata, o, owocowe są herbaty, to takie, jeśli chodzi o popularne. Zimowo, zimą się pije różne herbaty, ale normalnie pije się kawę i wodę. No, soki też się pija, ale chodzi mi o to, że jak jest taki dom typowy, no to jest z reguły ekspres do kawy ten przelewowy lub ten taki ciśnieniowy, już jak ktoś tam, jak sobie i dana rodzina rzeczy i tą kawę się pije. I zaniosłam wczoraj do Gizeli, wzięłam kawę, wzięłam młynek do mielenia, zmieliłam taką świeżą kawę. I tak, faktycznie, zaczęłyśmy wąchać, bo Gidela ja swoją zmieloną i zaczęłyśmy wąchać, jaka jest różnica. Ależ oczywiście ta kawa zmielona, świeżo, jest taka pachnąca. No jest różnica i to dosza. <grych> I posłuchajcie, do tego także zaparzyłam, pokazałam się, jak tą gotuję wodę, taką świeżo nalaną. Zalałam, zrobiliśmy sobie dwie kawy ze śmietanką i z radością, z taką życzliwością wypiłyśmy tę kawę. I to się śmiałam, że to była ostatnia kawa w ubiegłym roku. A dzisiaj razem z Wami <grym> piję. O, znalazłam, posłuchajcie, takie te serweteczki pod filiżankę. Tylko to jest tutaj w Niemczech, kupiłam, a w Polsce to były, bo one są taki, taka szeleszcząca. A ja w Polsce to miałam takie delikatniejsze. One były tak, jakby się troszeczkę układały, układały się na talerzyku. No ale okej, okay, wymyśliłam. Okej, okay, jest. Jest <grym> serwetka do kawy. Znaczy, serwetka pod filiżankę. O, to tak jest ten co, serwetka pod filiżankę. Mm, to tak już uroczyście w tym nowym roku. Ach, posłuchajcie, zagadałam się, a nie zapaliłam świeczki, palimy świeczkę tu w naszej intencji, naszej w, y, takiej. Y, jest to taka świeca, jest to świeca w intencji energii, która nas wspiera, energii życzliwości. Jedna z pierwszych. Pierwsza na brzegu, także energia życzliwości niech nas wspiera, niech nas otacza i niech płynie od każdego, do każdego. Niech nas tak, yy... chciałam powiedzieć, żeby nas omotała, ale słowo omotać to jest taki, słuchajcie, trochę negatywny ma wydźwięk, prawda? <laughs> także, kochani, bardzo się cieszę, że jesteście. Cieszę się, że, tak powiem, temat mi się otworzył sam o dzisiaj w nowym roku. Także łuszczyca, jak macie chęć, to posłuchajcie. Jak macie, nie macie chęci, przewincie. ale cieszę się, że możemy wspólnie wypić kawę. Życzę jeszcze raz, teraz już w nowym roku wszystkiego najlepszego i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. To do zobaczenia wkrótce, kochani. I nowy rok jest, ale piękny. Piękny ten nowy rok, piękne to słońce. Gdy tak tą jesienią, gdy jesienią tak tego słońca zaczyna brakować, no bo to te deszcze, te, ten śnieg, co był, no bo posłuchajcie, już mieliśmy wielką zimę, tak jak u nas z wielkim śniegiem. O, dużo deszczu, dużo wiatru. To teraz jak jest słońce i niebieskie niebo, to tak, a się człowiekowi dusza raduje. Nie tylko ciął, A kochani, co jeszcze? Dzisiaj biegałam i wczoraj biegałam. Także dwa dni, o nie, trzy razy. Pierwsze jak miałam, wrzuciłam jak wiało. U mnie wieje i pada, a ja biegam mimo ciemnej nocy. <śmimo> no nie takiej nocy, to już była tam po piątej rano, posłuchajcie. A i wczoraj, i posłuchaj, dzisiaj, i posłuchajcie, to jest taka przyjemność. Na świeżym powietrzu. A jeśli chodzi o Sylwestra, byliśmy w domu, posłuchajcie, oglądaliśmy pokazy, fajerwerków z jednej strony, z drugiej strony także wystrzałów. No, kochani, tak wieczorkiem się zaczęło i tak już 20, 20 strzelali, 21 strzelali. 22 strzelali, no ale o 12 było dużo, z każdej strony, no jest, widać, że ludki kupują, po, to znaczy pokazy, wychodzili też tutaj z bloków, widać było, że są, no taka atrakcja, jest atrakcja sylwestrowa, pokazów było dużo, także huków, błysków było. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz i pa!